problemy mieszkańców z radomską spółdzielnią mieszkaniową. Powrót bestii ze wschodu? Nie do końca. APR Radom pokonał WKPR Wesoła Warszawa 30-28. Mieszkańcy Gołębiowa czy 15-lecia narzekają na współpracę z zarządem radomskiej spółdzielni mieszkaniowej. Jak twierdzą, ich problemy zaczęły się w 2018 roku, kiedy to zwolniono karnie Radę Nadzorczą spółdzielni, a w jej miejsce powołano nową. Doszły do nas informacje, że ta rada chce odwołać panią Wielgosik. Zebraliśmy 600 podpisów, proszę państwa, bardzo szybko. 600 podpisów z prośbą, żeby tego nie robili. W ogóle zignorowali naszą prośbę. Na posiedzenie Rady Nadzorczej, na której miała zapaść ta decyzja, przyszło wiele osób z mieszkańców z prośbą, żeby dwie osoby mogły uczestniczyć w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Nie dość, że nas nie wpuszczono, to jeszcze pani Kucharska wezwała na nas policję. Po tym wydarzeniu mieszkańcy radomskiej spółdzielni mieszkaniowej zebrali ponad 900 podpisów z prośbą o zwołanie walnego zgromadzenia, które później odbywało się regularnie. Na jednym z posiedzeń mieszkańcy złożyli wniosek o odwołanie Rady Nadzorczej, który został odrzucony. Reprezentanci spółdzielni twierdzą, że kontakt z radą jest utrudniony. Na stronie spółdzielni nie widnieje nic. Znaczy, może trochę tak, ale uchwał zwalnego nie ma, nie mamy żadnego wglądu. Jak była pani prezes Wielgosik, można było wejść, każdy spółdzielca mógł wejść, przejrzeć wszystkie faktury, wszystko było transparentne. W tej chwili nie odpowiadają na żadne prośby, na żadne pytania. Walne zgromadzenie powinno zatwierdzać m.in. plan remontowy czy zaciąganie kredytów. Jak twierdzą spółdzielcy, takie sytuacje nie miały miejsca. Walnego zgromadzenia nie było, czyli żaden plan remontowy, termomodernizacji i innych rzeczy nie został zatwierdzony przez walne zgromadzenie. Więc zdaniem mieszkańców spółdzielnia mieszkaniowa, ani zarząd, ani rada nadzorcza nie mają prawa podejmować decyzji kredytowych, ani żadnych zobowiązań finansowych. Z relacji zgromadzonych mieszkańców możemy usłyszeć o problemach przy ulicy Andersa, gdzie od kilku lat ma przeciekać dach. Na petycję zainteresowanych spółdzielnia zaproponowała remont chodnika i balkonu. Zrobili nam chodnik przed blokiem, mimo że mieszkańcy napisali petycję do spółdzielni, że nie zgadzamy się na żaden chodnik, chcemy po prostu, żeby nam zrobili dach z naszych pieniędzy, nie z kredytu, bo mamy pieniądze na funduszu remontowym i chcemy, żeby się przestało ludziom lać do mieszkań po żyrandolach. Pani Elżbieta Wielgosik żąda odszkodowania. Sprawa między byłą panią prezes a spółdzielnią jest w toku. Na początku stycznia media alarmowały o nadejściu tzw. bestii ze wschodu. Wyż z nad Rosji miał doprowadzić do gwałtownego i utrzymującego się spadku temperatury. Jak się okazuje, tęgie mrozy utrzymały się jedynie przez 2 dni, opady śniegu także nie były szczególnie obfite. Co się jednak odwlecze, to nie uciecze, zatem po krótkiej odwilży zima powróciła do nas ze zdwojoną siłą. Zimowa aura może zagościć z nami na dłuższy czas, na pewno na najbliższy tydzień, a nie jest wykluczone, że nawet na dłużej. W chwili obecnej przez południową część Mazowsza przemieszcza się strefa intensywnych opadów śniegu. Miejscami te opady ograniczają widzialność do 800 metrów. Dodatkowo opadom tym towarzyszy dość silny i porwisty wiatr w porywach osiągający do 60 km na godzinę. Opady śniegu w naszym regionie będą zanikać wieczorem i w nocy. Nie odpuszczą za to mrozy. Jeżeli chodzi o temperatury powietrza, to dzisiejszej nocy najniższa temperatura to minus 11 stopni Celsjusza. Jutro w dzień około minus 5 w najcieplejszym momencie dnia. W dalszym ciągu będzie utrzymywać się, występować będą przez najbliższy tydzień, a nie jest wykluczone, że nawet dłużej, nawet do końca tego typu pogoda i ta pokrywa śnieżna z temperaturami ujemnymi przez całą dobę, z mrozem nawet do minus 20 stopni. W przeciwieństwie do osławionej bestii ze wschodu, obecnej pogody nie kształtuje wyższy znad Rosji. W chwili obecnej Polska znajduje się pomiędzy wyżem, którego centrum jest położone w rejonie Zatoki Fińskiej, a nilem, który jest na południe od Europy. Polska jest podzielona na pół. Nad południową częścią Polski zalega cieplejsza masa powietrza, natomiast po chłodniejszej stronie występują intensywne opady śniegu, po prostu ten niż, który jest położony nad Europą Południową, można powiedzieć, że narzuca nad obszar Polski bardzo wilgotne powietrze.
powietrze. Intensywne opady śniegu są spowodowane właśnie starciem się tych dwóch mas powietrza. Kolejny atak zimy przewidywany jest na czwartek. W czwartek, kiedy znowu możemy się spodziewać nieco większej ilości śniegu. Natomiast na weekend spodziewamy się napływu chłodu faktycznie z północnego wschodu. Sprawcą tego, że te powietrze napłynie nad Polskę, będzie niż, który nad Morzem Barentsa się nam tam usadowi i on będzie po prostu zarzucał nad obszar Europy Środkowej, ale w tym również nad Polskę, takie bardzo mroźne, arktyczne powietrze i wtedy właśnie w weekend, czy nawet może po weekendzie spodziewamy się mroz najsilniejszych mrozów do minus 20 stopni Celsjusza. Pozostaje zatem uważać na drogach i trzymać się ciepło. Sobotnie popołudnie w hali budowlanki kawa nie była potrzebna, bowiem szczypiorniski Akademii Piłki Ręcznej Radom zaserwowały porządny dreszczowiec, który wszystkich sennych postawił na nogi. Mimo iż podopieczne trener Małgorzaty Roli przegrywały niemal cały mecz, to na minutę przed końcem wyszły na prowadzenie, którego już nie oddały. Radomianki zwyciężyły 30-28 i zapisały na swoje konto czwarte zwycięstwo w obecnym sezonie pierwszej ligi kobiet grupy C. Triumf smakuje wyjątkowo ze względu na fakt, iż łupem Radomianek padła czwarta drużyna tabeli, która przed meczem była stawiana w roli zdecydowanego faworyta. Ja jestem mega zadowolona z moich dziewczyn, że tak fajny mecz zagrały dzisiaj. Skuteczny, bardzo mądrze w ataku i rewelacyjnie w obronie. W końcu gdzieś tam mogły pokazać to, na co pracowaliśmy przez ten czas do tej pory i w jaki sposób chcemy grać. Dzisiaj to był taki równy przeciwnik, więc w takich meczach właśnie potrzebny jest charakter i moje dziewczyny ten charakter pokazały. Do przerwy Radomianki przegrywały 13-15. Po zmianie stron podopieczny trener Małgorzaty Roli nie odstępowały swoich przeciwniczek nawet na krok, aczkolwiek niemal przez całą drugą część nie potrafiły wyjść na prowadzenie. Dwukrotnie doprowadzały do remisu i za każdym razem brakowało kropki na D w postaci pójścia za ciosem. Sztukę ta udało się dopiero w samej końcówce. Przy stanie 26-26 Zuzanna Telus obroniła rzut karny, aczkolwiek wszystko wskazywało na to, że jej wysiłek pójdzie na marne, bo zawodniczki WKPR Wesoła Warszawa zainkasowały szybko dwa kolejne ciosy i na 3 minuty przed końcem wygrywały 26-28. Wówczas kontaktowe trafienie zaliczyła Julia Prokop, a chwilę później indywidualną akcję wykończyła Aleksandra Jańczyk, co na 120 sekund przed końcem dawało remis 28-28. Wtedy na wysokości zadania stanęła po raz kolejny młoda bramkarka APR-u, która broniąc jednocześnie zapoczątkowała dynamiczną kontrę wykończoną przez wspomnianą wcześniej Prokop. Jednym słowem, wojna. Grając w przewadze, zawodniczki WKPR zmarnowały kolejną szansę na 45 sekund przed końcem, co okazało się przysłowiowym gwoździem do trumny. Ostatnią akcję trafieniem dla Radomianek zakończyła ich skrzydłowa Ola Głuszko, tym samym przypieczętowała ona pierwsze w bieżącym roku ligowe zwycięstwo. Od początku gdzieś tam zakładaliśmy sobie jeszcze przed sezonem, że będziemy chciały grać bardzo szybko, mocno w obronie i bardzo szybko wyprowadzać kontrataki. Jeżeli byśmy grały trochę spokojniej, uważam, że tego wyniku nie dałoby się przechylić na naszą korzyść. Dlatego trzeba było zaryzykować i w tym wypadku akurat to się opłacało. Za szybko chcieliśmy kończyć akcję w ataku, za szybko rzucaliśmy piłki do przodu do ataku szybkiego. Umawialiśmy się, że gramy atak pośredni, niestety chyba za szybko chcieliśmy, no i tyle. I to było akurat jak znalazł dla Radomia. Przed rozpoczęciem rundy rewanżowej pierwszej ligi kobiet zawodniczki APR-u miały spory okres przerwy, ale o odpoczynku nie było mowy. Czas ten został przeznaczony na ciężką pracę, która jak widać zaprocentowała w meczu o stawkę. Tą przerwę wykorzystaliśmy właśnie we właściwy sposób, na to wychodzi. Mam nadzieję, że ta forma, którą dzisiaj prezentowałyśmy, utrzyma się bardzo długo i że będziemy w każdym meczu tak zaangażowane i tak skuteczne, bo chcemy wygrywać. Moje dziewczyny są głodne zwycięstwa, więc tutaj będziemy w każdym meczu walczyć, tak jak dzisiaj. Kolejny mecz ligowy zostanie rozegrany za 2 tygodnie. Wówczas APR na wyjeździe zmierzy się z JKS San Jarosław, 8 siłą ligi, która na tę chwilę traci do 7 APR-u 7 punktów. Piłkarze radomskiej broni w kolejnym meczu kontrolnym zremisowali 2-2 z czwartoligowym Oskarem Przysucha. Do przerwy podopieczni trenera Kupca przegrywali 0-2, a po zmianie stron doprowadzili do remisu. Biorąc pod uwagę etap treningów, na jakim znajduje się team trenera Artura Kupca, wynik nie był tutaj kwestią pierwszorzędną. Spodziewaliśmy się i zawodnicy o tym wiedzieli, że dwa najbliższe mecze sparingowe będą po prostu ich tutaj bardzo dużo kosztowały.
i będzie to widoczne. Ten nakład sił po prostu jest narastający, ten wysiłek jest narastający i dzisiaj też to tak wyglądało, tak jakbyśmy się poruszali zdecydowanie wolniej od przeciwnika. Dużo niedokładności, ale tak jak powiedziałem na początku, tak musi być. Wynik zresztą odzwierciedla to, co działo się na boisku, bo o ile Oskar w pierwszej połowie był dobrze zorganizowany i zdeterminowany, o tyle w drugiej części gry zawodnikom z przysuchym, mówiąc kolokwialnie, zabrakło prądu. Strzelanie rozpoczął w 11 minucie Tomasz Janiszewski, który 5 minut później podwyższył na 2-0 z rzutu karnego. Jeszcze przed przerwą trafienie wyjątkowej urody zostało zapisane na konto Bartka Piotrowskiego, 16-letniego wychowanka broniarzy, który przymierzył z dystansu. Po zmianie stron tempo gry zdecydowanie spadło, to też obie strony miały nieco mniej sytuacji do zdobycia goli, aczkolwiek sztuka ta udała się broniarzom, którzy wyrównali w 73 minucie meczu za sprawą Damiana Machajka. 18-latek przytomnie zachował się w polu karnym i po sporym zamieszaniu wcisnął piłkę do bramki Oskara. Druga połowa już zdecydowanie gorzej u nas wyglądała, a z korzyścią dla broni. Chociaż w końcówce myślę, że te 10 minut już gdzieś tam zapaliśmy jakiś rytm, mogliśmy też gdzieś tam jeszcze pokłócić się, czy w stałym fragmencie gry, czy to z pojedynczych akcji o lepszy jeszcze rezultat. No jednakże podsumowując to wszystko, myślę, że bardzo dla nas pożyteczny sparing. W zespole trenera Kupca testowano golkipera Szymona Pietrasa oraz kilku juniorów, co do których sztab szkoleniowy podjął już decyzję. Pomimo to, że nie miał takich może czysto bramkarskich interwencji, ale jego zachowanie w bramce zrobił dobre wrażenie. A pozostali to są młodzi zawodnicy, którzy kilka jednostek tutaj odbyli i dostali szansę, natomiast to nie jest to ten poziom, za wysokie progi jeszcze dla tych chłopców. Tym samym młodzież będzie musiała szukać sobie miejsca w klubach z niższych lig. Przeciętna dyspozycja broni nie budzi żadnych obaw, bowiem zawodnicy są w okresie najcięższych treningów, co przekłada się na obraz gry w meczach kontrolnych. Nie jest to żaden znak ostrzegawczy. Ja przypomnę, że my do przerwy wyszliśmy na 5 młodzieżowców, także tutaj bardzo bym odważnie, ale też odpowiedzialnie, bo wiedzieliśmy, że zespół przysłuchuje podejdzie tutaj z taką podwójną determinacją, z wolą, wiadomo, walki i zwycięstwa, bo każdy gra o to. Po meczu z Oskarem piłkarze broni otrzymali 2 dni wolnego. Kolejnym sparring partnerem broniarzy będzie Wisła Sandomierz. W meczu 19 kolejki rozgrywek Tauron Ligi Eleklerk Moja Radomka Radom pokonała Enea PTPS Piłę 0-3. Spotkanie z czerwoną latarnią ligi nie należało jednak do najłatwiejszych, bowiem gospodynie sobotniego starcia postawiły naprawdę twarde warunki. Pierwsza odsłona meczu była niezwykle wyrównana, aczkolwiek w kluczowym momencie radomianki podkręciły tempo i wygrały 25-20. W drugiej partii to podopieczne trenera Ricardo Marqueziego musiały gonić wynik. W pewnym momencie drużyna z Piły prowadziła już 20-16, ale najwidoczniej Radomka najlepiej radzi sobie pod presją, bo ostatecznie udało się doprowadzić do wygranej 24-26. Trzeci set rozpoczął się niemal bliźniaczo podobnie do drugiego. Tym razem Radomka jednak zdecydowanie szybciej przechyliła szale zwycięstwa na swoją korzyść i ostatnią partię zakończyła wygraną 25-23, tym samym triumfując w całym meczu 3-0. Zwycięstwo nad ostatnią drużyną w tabeli pozwoliło wskoczyć Radomce na pozycję lidera Tauron Ligi. Drugi na tę chwilę deweloper Skyres Rzeszów przegrał niedzielne spotkanie z ŁKS-em Łódź, aczkolwiek ciągle podopieczne trenera Stefana Antigi mają jedno zaległe spotkanie. Do końca rundy zasadniczej pozostały zaledwie 3 kolejki. W międzyczasie Radomka będzie walczyła w Tauron Pucharze Polski. Już w środę zawodniczki trenera Ricardo Marqueziego podejmą we własnej hali Volley Wrocław. Zwycięzca tego pojedynku zakwalifikuje się do finałowego turnieju, który odbędzie się 20 i 21 lutego w hali w Nysie. Leclerc. Pobierz aplikację Bonus Eleclerc i aktywuj kupony. Mięso z indyka na kotlety. 500 gram tylko 5,99. Z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Tabletki do zmywarki Fery. Jedno opakowanie 27,49. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Papier toaletowy, dwuwarstwowy, z nadrukiem, 8 rolek, 4,39. Tylko z kuponem z aplikacji Bonus Eleclerc. Pobierz aplikację Bonus Eleclerc i aktywuj kupony. Leclerc! Leclerc.
Każdy z nas wie, jak ważna jest woda. Oczyszcza, regeneruje, daje życie. Jest częścią każdego żywego organizmu i stale towarzyszy nam w codziennym życiu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Już ponad 90 lat dbamy o Wasz komfort i bezpieczeństwo, zapewniając wodę najwyższej jakości. To dla Was każdego dnia oczyszczamy tysiące litrów wody, dbając jednocześnie o środowisko poprzez stosowanie najnowocześniejszych systemów oczyszczania, ponieważ to Wasza przyszłość jest dla nas najważniejsza. W trosce o Wasze bezpieczeństwo zrealizowaliśmy szereg projektów modernizacyjnych, aby móc cieszyć się mianem jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni w Polsce. Wodociągi miejskie w Radomiu. Z szacunku do siebie. Wkręć się w kranówkę. W tym tygodniu nie spodziewajmy się odwilży. Wtorek w Radomiu będzie najcieplejszym z najbliższych dni, ale temperatura i tak nie przekroczy 2 stopni na minusie. Do tego czekają nas niewielkie opady śniegu. Przez większość dnia niebo pozostanie zasnute chmurami, ale czasem słońce będzie się przez nie przebijać. Wiatr na szczęście ucichnie i nie będzie potęgował odczucia chłodu. Ciśnienie niskie, w południe wyniesie 1004 hektopaskale, biometr będzie niekorzystny. Środa bardzo podobna. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 3 stopnie poniżej zera, do tego spadnie przelotny śnieg. Niebo w większości pochmurne, powrócą też mocniejsze podmuchy wiatru. Ciśnienie nieznacznie wzrośnie, w południe na barometrach 1006 hektopaskali. Biometr nadal niekorzystny. W czwartek szykujmy się na prawdziwy atak zimy. Temperatura spadnie do minus 8 stopni, a cały dzień śnieg będzie obficie spadał z zasnutego chmurami nieba. Podmuchy wiatru osiągną nawet 55 km na godzinę, przez co temperatura odczuwalna może wynieść nawet minus 17 stopni. Ciśnienie nadal będzie rosło, w południe 1012 hektopaskali. Biometr tradycyjnie niekorzystny.